siemanko, z tej strony Roles, witam was z paczuszką od Mediatech, także dziękuję bardzo firmie Mediatech za podesłanie paczuszki. I co, zajmiemy się unboxingiem, nie? Mianowicie mam tutaj przygotowany nóż, link do Mediatechu znajdziecie w opisie, jeżeli zainteresuje was jakiś sprzęt u nich, no to sobie zakupcie, najprostsze, prawda? Proste i logiczne. Dobra, posiadają oni, tak wkrótce opowiem co oni mają, posiadają oni myszki, klawiatury, posiadają też głośniki Bluetooth, posiadają fajne boomboxy, posiadają też podkładkę pod myszkę. Ogólnie zapraszam sobie tam wejść, obczaić, link w opisie. Także cyk, otwieramy sobie elegancko. Najgorsze jest właśnie rozdrobnić tą czarną folię. Ona jest właśnie najbardziej pancerna, ale myślę, że mi się to jakoś uda. Plus, jeżeli ktoś chce wysłać do mnie fanarta, mój adres znajdziecie na moim kanale w zakładce informacje. Tam jest wszystko ładnie podane, więc jeżeli ktoś chce wysłać mi fanart i być na odcinku, no to po prostu trzeba zajrzeć na mój kanał w zakładkę informacje. Dobra, zdejmujemy to, tą czarną folię, bo ona jest pancerna i denerwująca. Ale dobra, już powoli się dostaje do środka paczki. Okej. Cyk. Dobra, przy okazji otworzył się już nam karton. Ja już odetnę to i wydupcę tam. No i dobra, zobaczymy co ta firma nam przysłała. Co ten Mediatech nam wysłał. Mianowicie wysłali nam klawiaturę mechaniczną, z tego co widzę. Jest to taka oto klawiatura mechaniczna. Niech się złapie ostrość, proszę bardzo. Jest to taka klawiatura mechaniczna z podświetleniem LED-owym, na USB oczywiście. Posiadamy tutaj różne klawisze funkcyjne, posiadamy podświetlenie. Przeczytam wam właściwości. Profesjonalna mechaniczna klawiatura dla graczy, sterowanie procesorem ARM Cortex M3. Ja się na tym nie znam, ale wam przeczytam. Trzyblokowy układ typu desktop, 104 klawisze, 12 dodatkowych funkcji multimedialnych, anti-ghosting, aluminiowa obudowa górna, interfejs USB, pozłacana wtyczka, długość kabla z filtrem ferytowym 170 cm, zgodność z różnymi systemami komputera, więc to już nie muszę chyba czytać. Rozmiary to jest 447 na 159 na 40 mm, waga to jest 800 gram. Tak więc otworzymy sobie najpierw tą klawkę. Ja już tutaj rozwalę plombę. Wysłali mi nówkę sztukę nieśmiganą, bo widziałem, że jest zaplombowana. Także dziękuję bardzo. I teraz tak. Otwieramy naszą klawiaturę. Fajna. Otwieramy ją. Cyk. Tam wyrzucam papierki. Dobra. Pudełko wydupcę tam. No i co? Nasza klawiatura prezentuje się dokładnie w ten sposób. Ja jej niestety nie pokażę wam podłączonej, ale fajna, fajna. Ma pod spodem te antypoślizgowe oraz dwie klapki, dzięki którym możemy podwyższyć sobie klawiaturę, czyli to jest chyba klasyk, ale fajne. Strasznie mocno przykleja się do stolika. Brzmi jak klawiatura mechaniczna, co jest klasykiem. Fajnie brzmi, to trzeba przyznać. Dobra, odkładamy klawiaturę na bok, rozpakowujemy dalej, mamy folię, mamy jeszcze więcej folii. Wydupcamy tą folię na bok, bo po co mi ona tutaj. Dobra, folia leci, ale chyba mamy jakąś kartkę. Uwaga, co na tej kartce jest. Proszę odesłać wraz z tą adnotacją na adres. Aha! Po prostu pozwijali ten. Byle jakie kartki, żeby żeby po prostu zapchać przestrzeń. Dobra. Mamy tutaj kolejne. Mamy Cobra Pro Mega. Co to jest? To jest podkładka chyba pod myszkę i klawiaturę. Z tego co się orientuję. Otwieramy. Cyk. No jak, gościu, proste.
Mamy taką fajną podkładkę pod klawkę i mysz. Ty, duża jest skubana. Aha, to jest pod mysz, a tu jest pod klawkę. Dobra. Także mamy taką podkładkę, tu kładziemy sobie klawiaturkę elegancko. Tutaj sobie operujemy myszką. Bajer. Odkładamy. Co jeszcze tutaj mamy? Mamy tutaj dużo takich gąbeczek, takich pojemniczków z powietrzem. Wyrzucamy na bok. O kurna! Oraz mamy boomboxa. Ale kozak, mamy boomboxa. Tak więc ja go otworzę. Cyk. Pyk, 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 pyk. Otwieramy boomboxa. Ja go sobie otworzę tutaj. W zestawie mamy właśnie kabelki ładujące, mamy szelkę, żeby sobie przewiesić przez ramię, tak żeby można było nawet sobie na chillku w plenerze go używać. Mamy mikrofon, który jest podpinany do naszego właśnie boomboxa, ze względu na to, że mamy funkcję karaoke lub po prostu megafonu, jeżeli ktoś robi dużą imprezę w domu i nie miałby jak przekrzyczeć swoich znajomych w domu, no to wystarczy taki mikrofonik mieć i można gadać. Także ja Wam za chwilkę zaprezentuję, jak to wygląda. Możliwe, że nawet jak to gra. Uwaga, wyciągamy boomboxa. Cyk, wrzucam pudełko na ziemię. Cyk. Wygląda on w ten sposób. Proszę bardzo. I co? Teraz muszę to rozszyfrować, jak to działa. Mamy tutaj wlot subwoofera, mamy tutaj klapkę do baterii. W momencie, jak ja nie mam tu śrubokręta. W zestawie jest śrubokręt? Chyba nie będzie śrubokręta. No niestety, w zestawie nie ma śrubokręta. Potrzebujemy zwykłego krzyżaka. Ja niestety nie posiadam teraz takiego. Ale czy da się włączyć, jeżeli... Nie, niestety nie da się teraz włączyć. A nie, da się. Działa. Teraz jest włączony... Coś gra. A nie, nie to, że gra, tylko po prostu się włączył głośnik. Dobra, ja go spróbuję teraz na szybko rozszyfrować. Zobaczymy, czy to jest jakaś skomplikowana technologia. Podłączymy sobie od razu mikrofon, bo nie ma się co czaić. Uwaga, mikrofon się podłącza pierw tutaj tym, a potem tym się podłączamy tutaj do mik. Cyk, mikrofon podpięty. Halo, 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 halo. Działa. Niestety jest echo. Halo, halo, halo. Raz. Siemanko. Także niestety będzie echo ze względu na to, że ten mikrofon odbiera potem to, co ja mówię. Momencik, może... Aha! Da się echo wyłączyć. Raz. Okej, nie ma echa. To echo było nałożonym efektem. Ty, zarąbista sprawa. Także jeżeli chodzicie po mieście i chcecie wygłaszać jakieś dziwne rzeczy, na przykład subskrybujcie Rolesa, no to nie musicie się w ogóle wysilać, wystarczy sobie po cichu mówić. A ten boombox po prostu robi tak, że jest jak kurde. Nie wiem, ja się jaram, bardzo fajny sprzęt. Podoba mi się, to muszę przyznać. Dobra, można jakieś efekty jeszcze na audio nałożyć? Można... O, luju, to nie był maksymalny... To nie była maksymalna moc. Teraz jest maksymalna. Także no, bardzo fajnie to brzmi. Elegancki boombox. Puścimy na nie muzykę i w trakcie grania muzyki spróbujemy coś powiedzieć. Zobaczymy, jak to zadziała. Ty, czujesz się jak jakiś radiowiec albo piosenkarz. Bo ogólnie ten boombox może służyć do tego, że jest jakaś impreza, nie? Leci muzyka i możemy karaoke śpiewać. Tak w sumie jest nawet napisane na opakowaniu, ja Wam pokażę. Proszę bardzo, tak się prezentuje opakowanie. Kurna, jaram się, fajny sprzęt, naprawdę fajny sprzęt. I nie jest wcale drogi, więc jeżeli chcecie sobie takie bajerka zakupić, to zapraszam na sklep Mediatech. I będziecie mogli sobie takie ogarnąć. Mamy tutaj różne pokrętła, różne efekty. Ja się nimi zajmować nie będę, ponieważ się na tym nie znam, ale każdy na własną rękę może sobie się zapoznać z tym, ogarnąć to. Można treble sobie robić.
O, teraz inaczej mój głos brzmi, teraz jeszcze inaczej. Można się tym bawić. Ktoś do mnie dzwoni. Przepraszam za to, nie moja wina. Proszę, aha. Dobra, rozłączył się ten ktoś i już nie zawraca mi dupy. Boombox posiada też funkcję radia, bo tutaj ma rozsuwaną antenę. To jest fajne. Dobra, ja wyłączę to. Wyłączę już go. Ale kurde, jaka fajna zabawa, ty. Ma też funkcję Bluetooth, możemy podłączyć telefon i możemy również podpiąć pendrive'a z muzyką, on będzie odtwarzać. Mamy tu różnych dużo przycisków, ja wam pokażę, tylko odepnę mikrofon. I będziemy kończyć. Ale kurna, bardzo fajny sprzęt. Jestem pozytywnie zaskoczony, naprawdę. Posiada on tutaj różne funkcje. Tak więc jeżeli ktoś się na tym zna, to fajnie, jak ktoś się nie zna, to trudno. I tutaj mamy właśnie tą klapkę do baterii oraz subwooferek. Cyk, gra to naprawdę bardzo głośno po tym, co oglądałem na YouTubie. Ale to już każdy na własną rękę się dowie, jak to gra. A gra naprawdę spoko. Z tego, co oglądałem recenzję na YouTubie. Więc bardzo dziękuję za oglądanie. Jeżeli się podobało, zostawcie łapę w górę, suba, dzwonek. Zapraszam do Mediatech. I trzymajcie się do następnych. Siemano.